Wiesz, takie czasy przyszły, że trzeba dbać o interesy. W jakim ty języku mówisz, serdeńko? Mówisz po polsku? Do you speak English? Habla espanol? Parlez-vous français? A może... Troch. W jakim języku ja mam do ciebie mówić? Український цукор – це польський бізнес, бо він бореться за вас. Dzień dobry, piękne i miłe panie i czcigodni panowie. Minął kolejny tydzień i znów się widzimy. I przyznam, że jestem w dobrym humorze, choć wiadomości nastrajają w różnych kierunkach. Jednak polecam państwu, byście również trwali w dobrym nastroju, bo wtedy nie ogarnia nas depresja środka zimy, jak to teraz nazywają mądrzy. Komentatorzy, którzy nie mają o czym gadać, więc gadają o byle czym. A prawdę mówiąc, nie dajemy dopuścić do swojej duszy demonowi acedii. Acedii czyli zwątpienia. Demonowi południa. Więc bądźcie dobrej myśli, uśmiechajcie się, bądźcie w dobrym nastroju. Wtedy nasi wrogowie będą w gorszych nastrojach. Tak logicznie wnioskuję. Minął tydzień, w którym wydarzyło się sporo, ale wydarzyła się też jedna okoliczność, o której muszę powiedzieć szerzej, bo dopytujecie, bo drążycie. Otóż wraz z Wojciechem Sumlińskim i Rafałem Piechem zdecydowaliśmy o przystąpieniu do budowy Stowarzyszenia Ruch Obrony Polaków. Brzmi to dosyć poważnie i politycznie i zaistę tak ma brzmieć. Doszliśmy do wniosku wspólnie, ale mam nadzieję, że do takiego samego wniosku dojdzie wielu czcigodnych panów i pięknych pań, że pora najwyższa, aby wziąć sprawy we własne ręce. Pora najwyższa, aby ratować Polskę przed staczaniem się z pozycji niepodległego państwa, przed staczaniem się w kierunku tego, co chce zrobić z nami Berlin. Z jednej strony trwa po prostu landyzacja Polski, i takim Oberlanderem, Obergefreiterem polskiego landu ma być Donald Tusk. A z drugiej strony trwa wzmożona akcja rosyjskiej agentury, aby całkowicie mieszać w głowach. Abyśmy tracili punkty widzenia, abyśmy tracili polskie drogowskazy. Abyśmy podważali wszystko, co dotychczas było pewne: każdy autorytet, każdy, każde twierdzenie, każdą utrwaloną w naszej kulturze prawdę. Jedno i drugie jest bardzo złe dla polskiej państwowości. Jak wiemy, ostatecznie Berlin z Moskwą zawsze podają sobie rękę. Ponad głowami Polaków. I tego musimy Polskę ustrzec. Stąd też przystąpiliśmy do budowania ruchu obrony Polaków, nie mając nic, jak przysłowiowi bohaterowie Ziemi Obiecanej, którzy przystąpili do zakładania biznesu, nie mając nic. Pamiętacie tą scenę, piękną zresztą? Wojciech Przoniak, Andrzej Seweryn. I pan Olbrychski Daniel. Pomijam już sylwetki polityczne aktorów, którzy mają prawo chodzić ścieżkami, jakimi chcą, ale postaci przez nich grane napawały mimo wszystko optymizmem. Polski szlachcic, potomek żydowskiej rodziny, ale spolszczony, i potomek niemieckiej rodziny. Wspólnie postanowili założyć dobry biznes, uczciwy biznes. Ludzki biznes. Pamiętacie Państwo te piękne kreacje, wspaniały film wizyjny. Udał się Andrzejowi Wajdzie jak żaden inny, moim zdaniem. I my tak we trójkę usiedliśmy, ponarzekaliśmy na stan stosunków politycznych, stan y, naszego kraju, stan y, tego, co nasz kraj otacza. I spojrzeliśmy sobie w oczy i powiedzieliśmy no i co? Jak nie teraz, to kiedy? Jak nie my, to kto? I rzuciliśmy się w ten wrzącej, mętnej dosyć rzeki polskiej polityki z nadzieją, że pomożecie. Takie gierkowskie zawołanie. pamiętacie? Ja pamiętam jako dzieciak. Pomożecie, pomożemy, on tak trzepał głową. Ale ja mówię do Państwa zupełnie inaczej. Pomożecie? To coś zrobimy. Ruszymy razem, namyślimy się razem, będziemy mądrzy. Wykonamy czyn razem, będziemy odważni, będziemy sprawczy, ale tylko razem. Ten gest, Trzech ludzi nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie pójdą za nimi Polacy, polscy patrioci, polscy katolicy, polscy ludzie wartości. Polacy nie wyobrażający sobie życia gdzie indziej, nie wyobrażający sobie miłości do innej ojczyzny niż ta z wierzbą, ze strumieniem, z łąką, z lasem. Niż tam mówiąca jedynym takim językiem, w którym możemy wyrażać najskrytsze i najszczersze nasze uczucia, intuicje, przeczucia. Bardzo mnie zawsze cieszy, jak Krakus mówi: „ wypiłem kawunie. Wiecie czym różni się, gdy Krakus mówi: „ wypiłem kawunie, a wypiłem kawę. Jak mówi wypiłem kawunie, to znaczy, że za nią nie zapłacił. I tak jest też, byłem na winku albo byłem na winie. Rozumiecie? Tą delikatną strukturę myślenia Krakusa. I e, kocham te regionalizmy w Polsce, te niewyrażalne zupełnie w innym języku intuicje. Nie mogłem tworzyć w żadnym innym języku, jak tylko w polskim. Zresztą żadnego innego tak nie znam co jest też cechą mojego pokolenia. Więc pomyślałem sobie, ile jeszcze mi siły Pan Bóg dał, ile jeszcze mi nie odebrał rozumu, to postaram się to wszystko włączyć w ten nurt ruchu obrony Polaków. Nie mamy nic. Startujemy od zera. Nie, nie mamy nic, a więc nie mamy tych grze też grzechów na sumieniu. Nie mamy żadnych kradzieży, szalbierstw, Wyłudzania z majątku ogólnego, żywienia się z budżetów różnych, wspólnych i publicznych. Tego też nie mamy jeszcze na swoim sumieniu. Nie jesteśmy aniołkami. Każdy z nas przeżył długie życie. Każdemu z nas można przypiąć różne łatki. Jesteśmy zwykłymi, normalnymi Polakami, zwykłymi, grzesznymi Polakami. Tylko, że jeżeli teraz tego nie zrobimy. Jeżeli razem tego nie zrobimy, to co będziemy dalej patrzeć, na ten, spoglądać na ten chocholi taniec, który tak wspaniale opisał Stanisław Wyspiański? Na ten taniec nie prowadzący do niczego, na te głupie pogwarki o tym, że Chińczycy trzymają się mocno, a nasza chata z kraja? Na to wszystko? Wesele to jest niesamowity dramat. Też pięknie sfilmowany przez Wajdę. Wajda, którego krytykowałem za życia, z którym zresztą się kilka razy spierałem, jak ze starszym panem, z pełnym szacunkiem, oczywiście, w jego krakowskich czasach, jednak był wielkim artystą. Powiem, mijając wszystko inne. Artystów nie musimy kochać za ich życie i poglądy prywatne, ale możemy kochać za dzieło. Zobaczcie to wesele. Jaki to jest piękny dramat polskości. Jaki aktualny dziś. Wesele powinno być lekturą w każdej szkole. Taką lekturą, żeby dzieciaki kilkunastoletnie same wyciągały wnioski co do rzeczywistości dzisiejszej. I tak powstaje ruch obrony Polaków obrony Polaków we własnym kraju. Przyznam, że mamy wiele pomysłów, mamy wiele intuicji, którymi chcemy się z Wami podzielić, chcemy z Wami przedyskutować. Jedną z takich intuicji jest przekonanie, że w trudnych czasach Polsce potrzebne jest mocne przywództwo, a więc potrzebna jest nowa konstytucja. Jak najszybciej Polsce potrzeba nowej konstytucji, która wyraźnie sprecyzuje, kto w Polsce rządzi. Ponieważ konstytucja z 1997 roku konstytucja Kwaśniewskiego celowo wprowadziła rozmycie, Kryteriów sprawowania władzy w Polsce pomiędzy instytucją prezydenta i instytucją premiera i rządu. My w takiej naszej długiej dyskusji opowiadamy się za systemem prezydenckim, a więc opowiadamy się za przechyleniem źródła władzy w kierunku prezydenta wybieranego w powszechnych wyborach. Ten prezydent na trudne czasy niezwykle odpowiedzialna funkcja, ale ważna. Wtedy możemy zlikwidować Senat, Wtedy możemy ograniczyć liczbę miejsc w parlamencie do 200, a nie do 460 jak teraz. Mamy 560 parlamentarzystów. Po co? Po co? Po co ich utrzymywać? Po co stwarzać 560 możliwości do korupcji, bogacenia się nieuczciwego i działania na szkodę Polski? Nie twierdzę, że wszyscy parlamentarzyści to. Yy, Wyrzutki społeczne, więc przeciwnie, większość z nich to porządni ludzie. Ale jak wyglądają dziś obla, obrady polskiego parlamentu? Jak małpiarnia dowodzona przez klauna. Przecież zobaczcie tego pana, który jest marszałkiem Sejmu. On ma tylko dwóch doradców siebie i miłość własną. I tylko dwóch, dwa byty respektuje siebie i miłość do siebie. To widać. A tymczasem jest to miłość bez wyraźnego powodu. Bo jaki może być powód miłości własnej, miłości do siebie pana chołowni? Która z pań by się zakochała w takim panu? O, to najlepszy test. Wiem, wiem, jestem teraz dosyć wulgarny i niski i odwołuję się do personaliów. No ale kto nami rządzi? Spójrzcie. Przecież ostatnia scena z serialu Nikodem Dyzma, kiedy zwariowany Żoż Ponimirski wrzeszczy bydle posadziliście na tronie. Kogo, kogo wyście wybrali? To do nas się tyczy. Żoż Ponimirski śmieje się z nas. Dołega Mostowicz nieodżałowanej pamięci, pewnie bym się z nim nie zgadzał w poglądach politycznych, ale talent literacki, talent do konstruowania powieści historii miał niebywały. To wszystko celowo mieszam z literaturą, bo Polska jest literaturą, bo Polska jest kulturą, o czym zapomnieli dzisiejsi politycy. Posługując się językiem prymitywnym, językiem wywołującym specjalnie złe emocje, językiem płynącym z przekazów partyjnych, wszyscy oni gadają, jakby się blekodu na żarli. Jak potłuczeni, nikt tak nie rozmawia w prywatnych rozmowach, jak oni ze sobą rozmawiają w tych studiach telewizyjnych. Bez wyjątku jakich. A więc budujemy ten ruch obrony Polaków, nie bardzo mając doświadczenie w takiej materii, nie bardzo mając nawet upodobanie w takiej materii. Bo przecież najłatwiej jest machnąć ręką, wykazać splendid isolation i powiedzieć, ja w tym bagnie nurzał się nie będę. No to kto? Z tego bagna pączkują wapory, które potem zatruwają nam życie, więc albo osuszymy bagno, albo zostawimy, żeby rosło. Tylko wtedy żadnego lasu Bir nam nie będzie. Będzie Breja, która podejdzie pod Pałac Prezydencki, tak jak podeszła, aresztując Wąsika i Kamińskiego. Podkreślam, ja nie obdzielam razami teraz PiSu i PO, bo to PO dziś chwieje Polską i chce zniszczyć polską niepodległość. To ludzie podejrzanej konduity, którzy dorwali się do władzy, chcą teraz załatwiać swoje prywatne interesy i mamić nas kłamstwem, to Donald Tusk, nie spełnił żadnego swojego wyborczego przyrzeczenia. Chce nam teraz nasłać na głowę hordy migrantów. Jakie to będą hordy? Przecież oczywistą sprawą jest, że tak jak do Polski przysyłane były śmieci, które były zakopywane w różnych jarach, w wąwozach, w starych kopalniach, po cichu, z Niemiec przeważnie te śmieci były przy, przysyłane, tak teraz. Będzie trwała w, w krajach starej Unii selekcja migrantów, i do nas, do krajów gorszych, krajów półkolonialnych, jak oni na nas patrzą, będą wysyłani ci, którzy sprawiają największe kłopoty w tamtych społeczeństwach. Tak to będzie robione. I Donald Tusk się na wszystko zgodzi. Tak jak Donald Tusk już się obciskiwał z panem Żołęckim, o którym powiem kilka słów prawdy w komentarzu. Więc pora najwyższa. Weźmy się za siebie i zróbmy ruch. Ruch na przekór tym wszystkim, których już nie znosimy, nie możemy na nich patrzeć. Jak to się będzie tworzyło? Ano tak, że w terenie chcemy, żeby się zbierały takie lokalne sejmiki, żeby wyrzucano wszystko, co się da, publicznie, ostro, i z tego, żeby rodziły się takie kasztelanie naszego ruchu, jakbyśmy to nazwali. Chciałbym, żeby to były takie właśnie, żebyśmy tak na to patrzyli, żeby różne zaścianki naszej Polski ruszyły do budowania ruchu obrony Polaków. Bo ruch obrony Polaków ma być zaściankowy, ma być prowincjonalny. Będziemy go budować wszędzie poza stolicą, żeby zbliżać się do tej stolicy, jak właśnie rzeczony raz Birnam. Ruch ma być zaściankowy, z zaścianków mają wychodzić najlepsi ludzie, tak jak wychodzili przez wieki. Najlepsi Polacy, dzisiejsza szlachta to ludzie chcący pracować dla Polski, swoich pożytków zapomniawszy. To jest dzisiejsza szlachta. To dzisiejsze tytuły do chwały. Pomyślcie o tym. Chcemy zbudzić Polskę prowincjonalną, chcemy zbudzić polski zaścianek. I niech nam zarzucają, że jesteśmy zaściankowi i prowincjonalni. Będziemy to nosić jak ordery na piersi. Taki będzie nasz ruch. Będzie, yy, pytacie o program. Sami go budujcie. Ten program będzie oparty na tym, co głoszę od dawna na lokalizmie jako przeciwstawieniu się globalizmowi, przeciwstawieniu się finansowym feudałom, którzy usiłują zabrać nam wolność. To ma być ruch ludzi wolnych i odważnych. Lokalistyczny, szanujący specyfikę miejsc. Gdzie się urodziliśmy, specyfikę naszych zaścianków, naszych pięknych wiosek i miasteczek, z których wychodzimy. Tym nasiąkaliśmy i tym ubogacajmy nasz ruch. Niech on będzie różnorodny. Inny na kurpiach, inny na Podlasiu, inny na Kaszubach, a inny na Podchalu. Wszędzie tam znam wspaniałych ludzi i wszędzie wiem, że właśnie z nimi ten ruch się uda. Wielkopolska. Oszczędna, pogubiona, celowo przeciśnięta przez komunistów, żeby wytracić ten żywioł narodowy, który tętnił w czasie II Rzeczpospolitej w Wielkopolsce. Mazury, warmia, gdzie jest Matka Boska, Grzeczwałcka, to wszystko jest ważne. Ta Polska panien i kobiet modlących się pod figurami w maju ta polska procesji Bożego Ciała, ta polska wreszcie niepodległościowo nastrojonych socjalistów nawet, socjałów, którzy kładli swoje głowy na ołtarzu niepodległości, to wszystko jest nasze dziedzictwo. To wszystko jest, są korzenie, z których wychodzimy do Was. Z Podlasia, z Krakowa, z Siemianowic Śląskich, z Podhala, z różnych miejsc, z polskiej Wandei, Idziemy do Was w całej Polsce. Będziemy jeździmy. Już w tym tygodniu powiem Wam, w wielu miejscach niedługo będę. Za chwilę będziemy podawać: w wielu miejscach będzie Wojciech Sumiński, w wielu miejscach będzie Rafał Piech. Będziemy jeździć jak dawni emisariusze, żeby budzić Polskę za polskie prowincji do akcji, do wspólnej akcji, do wspólnego poruszeństwa. W imię ślebody, w imię honoru i w imię ojczyzny. To, że wyśmiewa się z jednej strony hasła Bóg, honor i ojczyzna, a z drugiej strony wielu wyciera sobie usta, wykrzykując po pijanemu te hasła, nie znaczy, że te hasła nie niosą realnego programu działania politycznego. Niosą. Będziemy to rozwijać, będziemy o tym pisać, będziemy o tym mówić. Do zobaczenia i do spotkania. A teraz spójrzmy, co wydarzyło się w naszym tygodniu, który minął. Powiedziałem Wam o tym powstaniu zrębu Ruchu Obrony Polaków. Uznaliśmy, że jest taki zbieg okoliczności, że nazwiska inicjatorów, którzy tylko inicjują, wrzucają pierwszą energię w ten, w ten kocioł, w, którego, w którym będzie odlewane złoto polskie. Mam nadzieję. Pierwsze nazwiska. Yy, Gadowski, Piech, Sumiński tworzą GPS. A więc zgodźmy się, nawet niech to będzie GPS dla Polski, GPS dla nowego ruchu. Idźmy. Nie przejmujcie się dąsami i swarami, które wybuchną natychmiast wokół tego. Już wielu się odezwało, którzy twierdzą, że wiedzą lepiej. No, jak wiecie lepiej, to zróbcie lepiej. My nie wiemy lepiej, ale my czujemy, że musimy coś zrobić. Tym się różnimy. Wstaliśmy z kanapy, za tych konsolek, za których bardzo łatwo jest atakować każdego, i ruszyliśmy do działania. Pokazując swoje twarze, dając swoje nazwiska. Nie boimy się. Nie boimy się jednych, ani drugich, ani tego, co nas otacza. Próbujemy zmienić Polskę. W tym ruchu jednym z podstawowych haseł jest swój do swego po swoje. Kupujemy u swoich, wspieramy swoich. Promujemy swoich. Bronimy gotówki jako metody płacenia i bronimy złotówki przed zakusami wprowadzenia nas w sferę euro. To są kardynalne zasady, w myśl których wyjdziemy na ulicę, żeby walczyć w obronie złotego polskiego i w obronie płacenia gotówką. Nie damy sobie tego odebrać. Żeby trochę uspokoić emocje, spójrzcie na Indię. W Polsce stwierdzono, że. Górnictwo węgla kamiennego to przeżytek. Nam zabrania się wydobywać węgla kamiennego. Tymczasem Hindusi właśnie kierują miliard dolarów na technologie przemysłowe, w których będzie węgiel kamienny zgazowywany. Produkcja gazu z węgla kamiennego. To już bardzo poważne działania Hindusów. A na Agiechu od 70. lat są takie technologie. Nikt się tym nie interesuje. No, musimy niestety wrócić natychmiast do Polski, bo czerwony dzwonek przyzywa, ponieważ właśnie pan Tomasz Siemoniak e, o rodowodzie, takim jakim wiecie, odpowiedzialny tym razem za służby specjalne, stwierdził, że do marca już będzie likwidowany, likwidowane Centralne Biuro Antykorupcyjne. I wiecie, jest, jakie jest uzasadnienie tego? Żeby usprawnić walkę z korupcją, zlikwidują Centralne Biuro Antykorupcyjne. No, to iście Wałęsowska logika. Stłucz pan termometr, nie będziesz pan miał gorączki. Tak mówił Wałęsa do Turowicza. A tu proszę bardzo, zlikwidują CBA i to dla naszego dobra zlikwidują. Nikt już nie będzie ścigał gangsterów w białych kołnierzykach. Bo kto? Tak jak ścigali dawniej wydziały przestępczości gospodarczej, a potem e, Centralne Biuro Śledcze, czy ABW, które nie potrafi wytropić kreta we własnym gronie. Kto się ma tym zająć? To, że PiS stracił okazję do zbudowania prawdziwie polskich służb, to nie znaczy, że nie należy tego robić. To, że Kamiński z Wąsikiem byli słabymi szefami służb specjalnych, słabymi i karykatura, no nie, nie mi wręcz, to nie znaczy, że tego nie należy robić. Od dawna mówię i nie jest to żadna tajemnica, że program naprawy służb specjalnych musi się opierać na powstaniu na szczeblu rządowym dwóch biur. Biura Informacji Kryminalnej i Biura Informacji Specjalnej. W Biurze Informacji Kryminalnej będą gromadzone wszelkie informacje, działania policyjne i temu biuru będzie podlegała każda informacja policyjna, łącznie ze Służbą Ochrony Państwa. Tak zniesławioną ostatnio, tym, że pozwoliła policji wejść do pałacu prezydenckiego. Ja bym na miejscu prezydenta wyrzucił natychmiast na zbity pysk wszystkich szefów ochrony i swoich ochroniarzy i powołał nową służbę. Chociażby niech się nazywa Straż Prezydencka, ale niech to będzie służba prezydenta, podległa prezydentowi, ewentualnie Biuru Bezpieczeństwa Narodowego. I ja tak służba, Biuro Informacji Kryminalnej, jedno biuro informacji specjalnej, wszystkie służby specjalne mające uprawnienia do działań specjalnych, operacyjne uprawnienia. Wtedy pełnomocnik do spraw służb w randze ministra ma dwa duże biura do nadzoru nad wszystkimi informacjami i trzyma je za twarz. Trzeba rozwiązać Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu. Te służby się nie sprawdziły. Zamieszały się w mnóstwo machlojek. W tej chwili trzeba powołać nowe służby. A kto ma to zrobić? Ci, którzy likwidują CBA? Czy tamci, którzy z CBA zrobili policję polityczną? Kto ma to zrobić? Nowy ruch. To tyle Siemionek, ale też mamy w Polsce sytuację, w której... Pan Ciastolina Bodnar, bo on wygląda jakby był już ciasta zrobiony, przepraszam, że tak się odnoszę do fizycznych cech, sam nie będę przecież doskonałym fizycznie, wręcz przeciwnie, ale no to rzutuje na sposób działania tego Bodnaręki, więc pan Bodnaręko Bodnar yy, ostatnio już robi czystkę w yy, prokuraturach okręgowych. Trwa cały czas gorsząca wojna o to, kto rządzi w prokuraturze i wszystko załatwiane jest na rympał, jak to się mówi wulgarnie. Pani von der Leyen, pani Ursula von der Leyen, którą nazywam Ursulą von der Pfizer, bo nigdy nie wytłumaczyła się z korupcyjnych związków z koncernem Pfizer i Albertem Burlą, prezesem tego koncernu, tym razem w klipie na Platformie X z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu podkreśliła kilkukrotnie, że obóz w Auschwitz leżał w Polsce. Nie raczyła jednak dodać, że był to obóz niemiecki. Wybuchła awantura, nawet się odezwał Sikorski o dziwo, no i zmieniono, że nazistowski niemiecki obóz w Auschwitz. Jaka dziwna pomyłka pani Ursuli von der Leyen, która pochodzi z brunatnej hitlerowskiej rodziny, bezczelność niemiecka zaczyna się rozpełzać, ta brunatna niemiecka bezczelność. I jak nie będą im wyrastać z paluchów krojce, to już będzie sukces. U nas też za mówienie prawdy nigdy nie będzie nagrody. I to w Polsce musimy zmienić. Ale dopóki tego nie zmieniliśmy, to mamy osoby, które do... są karane za mówienie prawdy. I taką osobą jest kapitan Anna Michalska. Była już rzecznik Straży Granicznej. Ona prostowała te brednie drukowane przez Gazetę Wyborczą o jakimś Abdulu, który płynął Sześć Dni Wisłą, łzawe historyki wymyślone przez Holand i wymyślone przez Ochojską. Prostowała to, mówiła jak jest naprawdę, i za to ją teraz wyrzucili. Zobaczcie. A jak wygląda polska lokalna, tam, gdzie się jeszcze nie zabraliśmy za porządki? Zobaczcie na przykład Jarosław. Materiał z ekspresu jarosławskiego. Niby mało ważna sprawa. Ale tak wygląda nasza Polska. Oto kwiaty i wiązanki na uroczystości odprawiane przez Urząd Miasta Jarosławia zawsze kupowane były z firmy radnej, a później przepisanej na matkę tej radnej. Radna, oczywiście, jest koalicji prezydenta Jarosławia, burmistrza, burmistrza Jarosławia. Inny radny z tego samego układu. Prowadził wiele uroczystości organizowanych przez Urząd Miasta Jarosławia. Oczywiście odpłatnie. Nie być nic, ale skąd my to znamy, prawda? Taka jest Polska lokalna. A teraz spójrzcie Państwo, niejaki Filip, Filip Konopczyński, a ja bym go nazwał Filipem z Konopi. E, za pieniądze German Marshall Fund. Napisał. E, takie opracowanie, zobaczcie. Polityka sztucznej inteligencji w nieliberalnych de demokracjach Unii Europejskiej. Doświadczenia na Węgrzech i w Polsce. My, czarny lud, łączy się z Orbanem. Aha. Widzicie, jak to jest? Filip Konopczyński. Że oni tak takie nazwiska noszą. Nie? Ciekawe. Filip Konopczyński. I co ten Konopczyński odkrył? No, że rządy obu krajów, a więc rządy Przypospolitej Polskiej Węgier, w swojej praktyce sztucznej inteligencji, priorytetowo potraktowały żądania przemysłu i podporządkowanie się oczekiwaniom dużych zagranicznych korporacji. Proszę, w takim e, dewocyjno e, oddanym Zachodowi, tym Nowinkom Zachodnim, e, opracowaniu można się dowiedzieć prawdy, mimo woli autora. A więc rząd Morawieckiego kłaniał się wielkiemu biznesowi. Spełniał wszelkie żądania zagranicznych korporacji. To w, czytamy w opracowaniu German Marshall Fund. Oczywiście znajduje się też tam takie zdanie Konopczyńskiego, który wie, za co bierze pieniądze, rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji w kampaniach wyborczych w połączeniu z brakiem nadzoru demokratycznego. To się dało zauważyć w Polsce i w Niemczech, ale nie wykorzystano sztucznej inteligencji w ostatnich wyborach. Ten algorytm, o którym mówiłem, który potem krytykowali jacyś e, krytyczkowie z Gazety Polskiej czy z Wyborczej. Usiłowali mnie kąsać, ale przecież nie podważyli sposobu rozmowania, bo nie potrafią. Nie dlatego, że ja jestem taki mądry, tylko że ja pytałem mądrych ludzi, a oni siebie. Co pan Bodnarenko jeszcze robi? Pan Bodnarenko przywrócił do pracy na przykład prokuratora i to na stanowisku nowego prokuratora Prokuratury Krajowej pana Artura Kasyka. A Turkasyk w czasach PRL-u oskarżał opozycjonistów. To tak dla tych, którzy mają wątpliwości, ku czemu nowy rząd zmierza. To jest neokomunistyczny rząd. Rząd żywcem chcący cofnąć Polskę do ustaleń Okrągłego Stołu. Im mniej będzie rządził, im krócej, tym lepiej. Ten nasz błąd musi nadejść bardzo szybko i spaść, spaść im na łeb w sposób niespodziewany bo sprzedadzą wszystko w tej Polsce. Łącznie z komunistami, bo to są ich sojusznicy najwierniejsi, a często promotorzy. się, że nic nie mówię o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Bo co mam powiedzieć? Na przykład o tym, że w Rumi urządzono pokaz sztucznych ogni, światełko do nieba w zamkniętej hali sportowej i zaczęło to praskać w całą publiczność, także w dzieciaki? Ciekawe, czy ktoś za to poniesie konsekwencje? Zaręczam Wam, że nie, bo się wszyscy skichali w majtki. Nie wolno dotykać. Tyle powiem o Wielkiej Orkiestrze, bo więcej nie powiem, bo mnie to w ogóle nie obchodzi. Teraz trochę o Ukrainie, może. Zobaczcie, ukraińska prawda. Czy nie za dużo tych białych ścieżek wchodzi tam w organizm, panie Żeleński? Bo co on wymyślił? A czytam, tłumaczę Wam z ukraińskowo. Żeleński chciałby, aby zapomogi dla uchodźców wojennych zasilały wprost budżet jego państwa. A on będzie co? Dzielił to. Już widzę, jak te pieniądze się rozejdą. Chrywieńki pomaszerują po, do biednych ludzi, a miliardy do żeleńskiego i jego świty. Tak to będzie. Dlaczego tak myślę? A no spójrzcie. Pierwszy z brzegu tekst. Dotyczy. Przedsiębiorstwa Lwiwski Arsenal. Tylko w tej sprawie ukradziono półtora miliona hrywien, które miały być przeznaczone na amunicję dla żołnierzy na froncie, a zostały skierowane do kieszeni złodziei. Zworowali te pieniądze i wysłali na konta na Bałkanach. Zapewne w Czarnogórze, bo tam jest najłatwiej. Albo w Albanii, tak jak robili nasi. O czym nasi się różnią z tymi respiratorami? Ukradziono środki przeznaczone na zakup amunicji. Zrobili to pracownicy resortu obrony i kierownictwo firmy zbrojeniowej lwiwskiej Arsenal. Wojsko potwierdza też ogromne oszustwa na zakupach żywności dla wojska. No pięknie. Ale żeby nie było, że tylko na Ukrainie kradną i robią świństwa różne, to zobaczcie, co w Brukseli ostatnio odkryto. Właściwie Bruk Brukselska gazeta to opublikowała. Oto 50 torebek z kokainą znaleziono w gabinecie minister edukacji Walonii w Brukseli, pani Celine Dezio. 50 torebek z kokainą. Oczywiście pani minister nie zatrzymano, tylko zatrzymano jej asystenta oraz syna deputowanej belgijskiej o arabskim nazwisku. Do zdarzenia doszło co prawda w połowie grudnia, ale teraz dopiero wyszło to na jaw. Parlament Europejski. Greczynka, która jest skorumpowana i dalej siedzi. Polak, który wychodzi z y, kryminału i wprost na belgijskie salony, i mówią szalom Bader, do niego od razu. No i teraz jeszcze naczpani politycy. Super wzorzec i kościec moralny. Będzie nami rządził Unia Europejska. Ale żeby nie było, że tylko w Unii takie rzeczy, to spójrzcie teraz, co na wyspach się dzieje. Wyspy, co prawda, wyszły z Unii Europejskiej, ale chyba Unia Europejska nie wyszła z wysp. Bo zobaczcie, na, tekst: hormony dla przedszkolaków. W Wielkiej Brytanii blisko 400 małych dzieci wysłano do klinik zmiany płci. Teraz wybucha, wybucha dopiero wielka awantura. Przypominam nasz film, który ciągle jest dostępny na naszym kanale o, o właśnie tej tranzycji, o, o zmianie płci. Tutaj mamy potwierdzenie: 400 dzieci, które jeszcze nie są świadome własnych cech płciowych, już wysyłano, aby im zmieniać płeć. To jest jakaś zbrodnia. Bliżej naszej granicy leży słynna rafineria Szwed. Były trzy rafinerie. Które zostały zbudowane nie dlatego, że miały takie położenie geograficzne korzystne, tylko dlatego, że znajdowały się na trasie przejścia północnej grupy wojsk Armii Sowieckiej. Była to rafineria w Morzejkach, rafineria w Płocku i rafineria w Enerdowskim Szwed. Te trzy rafinerie na trasie przejścia na, na zachód, w trakcie ataku na zachód północnej grupy Armii Sowieckiej, miały zaopatrzywać zaopatrywać czołgi i wozy bojowe. Tej armii w paliwo. Dlatego zostały wybudowane dokładnie na trasie ataku północnej grupy wojsk armii sowieckiej. Ale dziś rafineria Szwed leży w Republice Federalnej Niemiec. I cóż, dlaczego mnie interesuje teraz rafineria Szwed? Bo zobaczcie kolejny, kolejne doniesienie prasowe. Oto rafineria Szwed leżąca tuż przy polskiej granicy. A więc możemy oprotestowywać środowiskowo, tak jak oni oprotestowali naszą elektrownię Turów razem z Czechami. Rafineria złożyła właśnie wniosek o zwiększenie limitów emisji szkodliwych gazów. Pytanie, czy konsultowano z Polską? Nie, bo przecież Polska i tak się zgodzi. A przecież moglibyśmy wystosować protest. Gdzie są nasze organizacje ekologiczne? Nasze? Czy naturalizowane z Niemiec? Takie pytania bolesne, ale ja muszę drążyć te, te wszystkie podłości. Żebyście Państwo uświadamiali sobie, ile w Polsce jest do naprawienia. Ile w Polsce jest do zrobienia. I my to musimy zmienić. To służalczość, to niewolnictwo, to lokajstwo polityków, którzy stoją z wyciągniętymi łapkami, żeby dostać jakiś chłapek. To się musi zmienić. Musimy być rządzeni przez dumnych, twardych, honorowych polskich ludzi. Są tacy? Pytacie? Są. Nie patrzcie na mnie, bo nie, ale są, ja znam takich ludzi, wielu. I wy znacie. I my musimy ich wyłonić jako naszą nową elitę. Ja już jestem człowiekiem starym, więc ja mogę tylko być puszczykiem, albo starym psem, jak pisał Potocki bodaj, który szczeka. Ale chcę jeszcze się tym szczekiem chociaż przydać. Nie konsultowano z Polską, więc nie ma w ogóle tematu. O, teraz. Na przykład grupa ekspertów, to jest Deutsche Welle, zobaczcie, Deutsche Welle, czyli wprost tłumaczone z niemieckiego na polski, żeby polski naród tubylczy przyswajał sobie te treści. Deutsche Welle napisało, że centrum imienia Willy Brandta, no był taki, no taki sobie kanclerz, i konferencja ambasadorów RP. Jak to brzmi, nie? Centrum imienia Willy Brandta i konferencja ambasadorów RP. Ja to zaraz rozszyfruję. Ale te dwie instytucje krytykują kampanię reparacyjną prowadzoną przez Pis. Dwie instytucje działające w Polsce składające się z Polaków, krytykują występowanie do Niemiec o reparację za II wojnę światową. Czym to pachnie? Ach. Ja bym czuł zapachy od sąsiada, którego zdradza żona. No nie mojego, ale czyjegoś tam. Zdrada, zdrada. Dokładnie. Jak można niszczyć polski interes w interesie niemieckim? tłumaczy to bardzo prosto. Inaczej się nie da wytłumaczyć. Inaczej to nie ukręcić. Ale nikt nie kręcił jeszcze, gdy spotka polskich patriotów. I teraz Centrum Studiów Niemieckich im. Willy Brandta Działa przy Uniwersytecie w Wrocławskim i kieruje nim Krzysztof Ruchniewicz. Zapamiętajcie. A konferencja ambasadorów to kto? Jan Bacz, były ambasador w Austrii. Jerzy Kraus, Marek Prawda, obaj z Berlina kiedyś. Marek Grela z Unii Europejskiej. Agnieszka magdzia miszewska ambasadorka w Izraelu do 2012 roku. A więc tak napuszone instytucje i takie nazwiska. Grala, Kraus, Prawda, Miszeska, Ruchniewicz. Miszeska i Ruchniewicz. Nie przejmujcie się, to tworzy się takie instytucje, żeby nadać temu pozór niezwykłej powagi, prawdy niepodważalnej, bezdyskusyjnej i zamknąć nam twarz, zaknemlować. My mamy się domagać reparacji od Niemiec. Niemcy powinni płacić odszkodowania za zbrodnie, złodziejstwa i niszczenie Polski. Jasne to jest. Jak słońce dla każdego Polaka. A komu się nie podoba, to je polski chleb, ale Polakiem nie jest. W tej sprawie. Ona jest tak ewidentna i prosta. No, musimy wrócić do mojego faworyta na moment. Wiecie kogo? Ty też wiesz, profesorku. Profesor Krzysztof Pyrcz. Znalazł się. On się potrafi znaleźć. Naprawdę. Tym razem znalazł się. Podkreślam, znalazł się. W zespole do spraw zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi. Pyrć będzie nas leczył. Ludas jest. Pyrć będzie nas leczył. Został członkiem ministerialnego, już tego rządowego, zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji dotyczącej zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi. Przewodniczącym tego całego interesu został profesor Robert Flisiak. Flisiak, Pyrć. Ależ nazwiska. Klękajcie narody. Oni będą nas leczyć. Kupcie zapach suplementów na, zawczasu. Sprawy krajowe dalej. Ursus, a raczej to, co z niego zostało. Został właśnie wystawiony na sprzedaż jako marka. Cena wywoławcza 125 milionów złotych. Niedużo. Jak na firmę działającą od 1893 roku. Przypomnę, że w 2021 roku sąd rejonowy ogłosił upadłość zakładów Ursus i że jednym z takich kładących już Ursus całkowicie do snu dyrektorów był jakiś Tomasz Bortkiewicz, przyboczny Jacka Kurskiego w telewizji publicznej, mistrz, lekarz z wykształcenia. A teraz te, ten nieszczęsny cukier, od którego zacząłem e, komentarz. To dosyć enigmatycznie zacząłem, a teraz wyjaśnię Wam to w prostych żołnierskich słowach. A więc tak, ukraińskie cukrownie, a wśród nich Ukr, Prom, Inwest, Agro, oni mają takie same skłonności jak Rosjanie. Tworzą te dziwne takie nazwy bardzo długie. Niemcy zresztą też tak robią. To ich wszystkich łączy. Więc, więc Ukrom Invest Agro, firma należąca do syna Petro Poroszenki, tego od czekoladek Rocher, produkowanych też w Rosji, syna Oeksja Poroszenki, jest zachwycona. Ta, ta Ukrom Invest Agro jest zachwycona, bo rok 2023 zakończyli produkcją 337 tysięcy i 37 500 ton cukru. I ten cukier cały chcą wyeksportować do Unii Europejskiej, a Donald właśnie był w Kijowie, więc mam jak najgorsze przeczucie. W zeszłym roku, tylko w 2023, ukraiński eksport płodów rolnych do Unii Europejskiej, w tym cukru, wzrósł dwudziestokrotnie. Cała produkcja 412 tysięcy ton cukru. Jest ona właściwie rozdzielona pomiędzy holding pana Oleksja Poroszenki, syna Delfinka z rodu Poroszenków oraz niemieckie konsorcjum Pfeiffer und Langen, które na Ukrainie także posiada ogromne cukrownie i pola. Cukier Radeciwski, to jest Pfeiffer und Langen. Jak będziemy teraz słodzić herbatę, kawę czy cokolwiek, czy ciasta, zwracajmy uwagę, jaki to jest cukier. I nie kupujmy ukraińskiego cukru. Tylko kupujmy najlepiej polski cukier, którego już jest niestety mało, ale jest jeszcze. Oto tak w cukrze to się odbywa. Zobaczmy, jak jeszcze w innych dziedzinach. No, tak to się odkrywa, tak krok po kroku. Jak przyssał się do nas ten pasożyt ukraiński. Bo co, czym jest pasożyt ukraiński? To jest ten układ oligarchiczno-złodziejski, który dzierży cały przemysł niemal i całe rolnictwo ukraińskie. To nie są ci biedni Ukraińcy, którzy giną na froncie, walczą z Rosjanami, którzy cierpią biedę. Ten pasożyt ukraiński to jest oligarchia plus złodziejstwo ukraińskie, które niczym się nie różni od ruskiego. Wschód. No i mamy. Teraz nasi rolnicy są już bardzo mocno zagrożeni. A tutaj kwiatek jeszcze z Niemiec, bo tak dzisiaj niemiecko-ukraińsko surfuje, więc kwiatek z Niemiec. Oto polityk Zielonych, polityczka raczej Zielonych, dygryjne niemiecka, prowadziła samochód po pijanemu i została zatrzymana przez policję. I co wtedy pani Jutta Boden. Polityk zielonych niemiecki zrobił, zaczęła krzyczeć Zigheil i hailować. Co oni mają? Nawet Zielony, czyli już mówiąc krótko, przejrzały czerwony, jak go zatrzymują, Zigheil się drze. Co z wami jest? Krzyczała Heil Hitler i hailowała. Ciekawe, jaki będzie ciąg dalszy losów. Pani Jutty Boden. No i znowu serw w stronę ukraińską. Na początku lutego Białystok, Chorość, Cupraść, turoś przekażą Ukraińcom 25 w pełni wyremontowanych i wyposażonych mieszkań, które kosztowały 5 milionów złotych. Zamiast potrzebujących ze swoich terenów, to Ukraińcom. No świetnie. Czym was pocieszyć tak na koniec? No na pewno nie tym, że 6 lutego prawdopodobnie odwołają Daniela Bajtka z prezesa Orlenu i zastąpił jakoś Dziunią albo kimś równie podobnie udanym. No dobra, znalazłem chociaż jeden tekst, który może Was lekko ucieszyć. Oto powstał polimerowy materiał, który niszczy bakterie bez wywoływania antybiotykoodporności. odporności Polimerowy materiał, który działa jak antybiotyk i nie uodparnia bakterii. To chyba dobra informacja. Mam nadzieję. I teraz rozkład jazdy na najbliższy czas, gdzie będą spotkania ze mną. Spotkania z Wojciechem Sumińskim i panem Piechem, Rafałem Piechem, podamy natychmiast, jak już je skompletujemy. Ale teraz moje spotkania. 7 lutego będę w Chorzowie. O 17.00 w hotelu Diament Arsenal Palast, ulica Paderewskiego, 35 Chorzów. Czyli 7 lutego, 17.00. Ulica Paderewskiego, 35 Chorzów. Będę w Chorzowie. 7 lutego. 8 lutego będę w Krośnie. Krosno, dzielnicowy dom ludowy, ulica Kopernika 17, godzina 18.30. Czyli powtarzam, 8 lutego, Krosno, 18.30, ulica Kopernika 17. 9 lutego prawdopodobnie będę w Limanowej, ale to jeszcze się potwierdza. Podam tą informację, jak już będzie pewna. 9 lutego, Limanowa. 10 lutego, Bochnia, Restauracja Murowianka, ulica Brzeźnicka 55D, godzina 16. 10 lutego, 16, Brzeźnicka 55D, Bochnia. I wreszcie 11 lutego, godzina 16, Nowy Sącz, Aula Nauk Stosowanych. Aleja Wolności 40, dawne Kino Krokus. Nowy Sącz, 11 lutego o 16. Aleja Wolności 40, dawne Kino Krokus. To są spotkania, które zaplanowane są na najbliższy czas. Podaję je z wyprzedzeniem, żebyście Państwo mogli jakoś swoje plany przygotować. Oprócz tego w piątek poznacie Państwo naszą nową współpracownicę. Nowego, młodego dziennikarza, który będzie z nami działał i będzie się rzeczywiście działo, na pewno wzbudzi to duże emocje, gwarantuję. Zresztą, no, rozwiązanie tego rebusu też znajduje się w komentarzach wcześniejszych, ale może tak Państwo ich nie znacie, więc w piątek się o tym dowiecie. Tyle informacji na ten tydzień. Jeszcze raz Was proszę. Oporajcie sobie kawały, wychwytujcie z rzeczywistości jasne momenty i patrzcie z takim miłym roztkliwieniem na bliźnich. Wtedy naprawdę nawet najgorsze ich zachowania stają się takie trochę szwejkowskie. Dystans. Złapmy dystans do rzeczywistości i gromadźmy siły na to, żeby ten rok naprawdę był nasz, polski. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia i wolności. Zawsze mam najbardziej uśmiechniętą minę, jak mogę przedstawić premierę naszego wydawnictwa. I oto właśnie nowa książka wydana przez wydawnictwo Gadowski: Artur Kawka, Człowiek Widmo. Kolejny thriller kryminalny znanego Państwu już autora. Dobrze się czyta i właśnie zszedł z dukarni. Możecie Państwo natychmiast się w niego wyposażyć i przeczytać. Ci, którzy lubią kawkę, to nie muszę zachwalać. Ci, którzy nie lubią, warto. A z premier dziś, tego tygodnia to mamy tak. Poradnik, jak dbać o sen. Pani doktor Zofii Ciecierskiej. Krótki, ale bardzo dobry poradnik o tym, jak dobrze spać i się wyspać. Bardzo ciekawa rzecz. Mike Rinder, były lider sekty Przerywa Milczenie. Wstrząsająca powieść, opowieść o sekcie scjentologów, do której należy wiele gwiazd hollywoodzkich. Pod pozorem walki o uratowanie świata manipulują ludźmi, korumpują i zastraszają władzę, sprzeciwiają się psychiatrii, nękają lekarzy i walczą o delegalizację leków. Oficjalnie są kościołem, ale funkcjonują jak mafia. Scientolodzy działają w bezwzględny i precyzyjnie zaplanowany sposób. Mike Rinder przez lata piął się po szczeblach skomplikowanej hierarchii tej organizacji. Gdy był niemal na szczycie, postanowił odejść. Po latach nadużyć, niewolniczej pracy i ciągłej kontroli znalazł sobie odwagę, by uciec. Wciąż próbuje namówić do tego samego swoje dzieci. Książka Rindera to wstrząsające wyznania i rozpaczliwa próba odzyskania rodziny, którą, jak niemal wszystko, odebrała mu sekta. W jakich luksusach pławi się scjentologiczna elita? Dlaczego sekcie udało się zwerbować Toma Cruza, Johna Travolta, Michaela Jacksona i Davida Beckhardt? a Michaela Jacksona i Davida Beckhama już nie. Jeszcze raz muszę to żebyście żebyście milny, informacji. Dlaczego w udało się zwerbować Toma Cruza i Johna Travolta, a Michaela Jacksona i Davida Beckhama już nie? Po co scjentolodzy podpisują kontrakt na miliard lat? I jak się wyrwać, gdy ucieczka jest niemal niemożliwa? Spowiedź scjentologa. W Polsce scjentologiem była Między innymi bliska współpracownica Wałęsy, ale także Kwaśniewskiego z Wrocławia, dodam, dla ułatwienia. Spowiedź Scientologa. Tu niestety, e, w za w reklamę napisał pan Tomasz Tedrykowski, ale możecie pominąć to, co napisał Tedrykowski, i od razu się zająć. Tym, co napisał autor, I to będzie chyba najzdrowsze. Nie dużo napisał Terlikowski, więc nie grozi Wam zbyt wiele. Spowiedz, bardzo ciekawa rzecz. W tej samej tematyce, utrzymując się, Ulif Nerzinger, szpiedzy Watykanu, tajne służby w kościele. No, takie spojrzenie na Watykan jest zupełnie inne niż Dana Brauna na przykład, który na wymyślał. A tu mamy Dana Brauna. Ale in reality, czy taki kod da Vinci naprawdę się wydarzył, czy może się wydarzyć? Tajne służby Kościoła, Watykanu. Bardzo dobra rzecz dla tych, którzy lubią gimnastykować swój umysł i zajmować się rzeczami ważnymi naprawdę. Osiem lekcji o nieskończoności. Heim Shapira matematyczna przygoda. Zabawne, przystępne i niesłychanie wciągające wprowadzenie do zagadnień związanych z jednym z najważniejszych i najbardziej tajemniczych pojęć w całej matematyce, jakim jest bez wątpienia pojęcie nieskończoności. Szapira wykłada matematykę, psychologię, filozofię i literaturę, jest autorem dziewięciu książek, bestsellerów. Jako pisarz nigdy nie próbuje przekonywać czytelników, by zgodzili się z jego punktem widzenia, a raczej zachęca do czerpania przyjemności z samodzielnego myślenia. Ja również do tego zachęcam. Sam się wgłębiłem już w tą książkę i trochę mi zaparował okular mózgu, ale warto. Zapnij pasy wyruszamy w nieskończoność i jeszcze dalej. Fajnie zareklamowane. I Wreszcie sprowadziliśmy też książkę Widma Nocy Stanisława Srokowskiego. Dokumentacja zbrodni. To nasz autor, który pisze. Znakomite literacko książki, a to są wspomnienia z września 39, ale też z Wołynia, widma nocy. Magdalena Elgamari, gamari Kobiety, miłości i dżihad. Muzułmański świat oczami kobiet i to takich kobiet. Madzia jest. Urodzona w, Lib w Libii, pół Libijka, pół Polka, bardzo mądra osoba. I wreszcie rzecz, którą każdy powinien znać, zwłaszcza teraz, gdy trwa dyskusja o parytetach migrantów, czyli genres pal obóz świętych. Klasyka do przeczytania i zaszokowania się dla tych, którzy jeszcze nie czytali. Autor 40 lat temu przewidział wydarzenia w Europie, które dzieją się na naszych oczach. Armagedon, który trwa. No i, żeby troszkę uspokoić emocje, da koneserów. Po prostu wino. Aldo Som, jeden z najlepszych sommelierów na świecie, wprowadza profanów takich chociażby jak ja, w świat wina, jego smaków, jego możliwości nabywania, cieszenia się nim. I cieszenia się tym, że przebywa się w innym świecie. Wino. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o winie, a wstydzisz się zapytać, opowie ci Aldo Son. Po prostu wino, tak to się nazywa. A skoro o winie, no to oczywiście muszę się odwinąć natychmiast bardzo ładną i dobrze napisaną książką Izabeli Witkosowskiej. Historia kawy, czyli opowieść o najważniejszym napoju świata. Co do kawy, no to już wiecie. To to już tutaj nic nie wymyślę, żeby powiedzieć coś pięknego o tej książce. Przestałem ją w jeden wieczór. Wiele rzeczy wiedziałem, ale ja to kawą się od dawna interesuję, ale wiele się dowiedziałem. Tańczące kozy, wirujący mnisi, boskie interwencje i czysty przypadek. Historia kawy w fascynujący sposób wprowadza w zawiłe i tajemne, pełne tajemnic losy najważniejszego napoju świata. Wino islamu, czarne złoto, czarodziejski trunek, który ma czarność węgla, a przejrzystość bursztynu, zapach moki i gęstość miodowego płynu. Kto tak pisał? Adam Mickiewicz. Mamy taką kawę, jak ze szleckiego dworku, którą opisał Mickiewicz. A tutaj historii kawy. Jak pijecie naszą kawę, obojętnie czy jest to kawa z czasów Bitwy pod Wiedniem, którą mamy, odtworzyliśmy, czy to kawa Mickiewiczowska jak ze szleckiego dworku, czy kawa Wolność, czy kawa Dom Polski, to będzie lepiej smakowało, jak będziecie czytać sobie albo wspaniały esej Jeziernika o kawie, albo właśnie Izabelę Witkosowską Historia kawy. No i wreszcie kończąc ten temat poradników, Czajka domowa apteka, leki oraz naturalne środki alternatywne wspomagające profilaktycznie. I leczenie częstych dolegliwości. I zaczajka. A dzisiaj zestaw zdrowotnościowy to tak: Seven Oceans, wyprodukowane pod nadzorem Norweskiego Ministerstwa Zdrowia, racje żywnościowe na zawsze, z gwarancją co najmniej 6 lat. Na przypadek zagrożenia godziny W albo wyprawy ekstremalnej. Zastępuje całodzienne żywienie, takie, takie, takie racje. To jeszcze to mamy, polecam. Oprócz tego mamy kuramet, czyli kurkuminę 95%. Kurkumina to jest taki lek, który działa na wiele schorzeń, a tu w postaci suplementu wspomaga życie naszego organizmu i wreszcie coś, co na koniec sobie zostawiłem. Już to reklamowałem, ale jeszcze raz z przyjemnością zareklamuję. Polska manufaktura z Gołaczewach yy, w gminie Wolbrom produkuje najpyszniejsze czekoladki, jakie jadłem, a jadłem różne. I wiedeńskie, i belgijskie, i tralala, i trufle, i różne. To jednak nie jadłem tak pysznych, jak czekoladki Manufaktury Owoców w Czekoladzie, Romis w Gołaczewach. Oni nawet już prosili, żebym dał spokój, żebym ich nie reklamował. Bo ja za to nie biorę żadnych pieniędzy. Na mój dusiu przysięgam. Ale po prostu tak mi smakowały te czekoladki, że muszę wam je zareklamować. Mamy jeszcze na przykład skórka pomarańczy w czekoladzie, ale będziemy w kooperacji z Gołaczewami produkować także nasze linie poetyckich czekoladek. Już niedługo ukażą się czekoladki. Polskie, każda z wierszem, który napisałem. I będą czekoladki z wierszem, taka linia poetycka czekoladek. Tak przygotowujemy. Ale to w kooperacji właśnie z tą manufakturą w Gołaczewach. A na razie reklamuję Gołaczewy, bo rzeczywiście to jest zacna produkcja. Zacna i polska, co ważne. I tam właśnie w Zaszciankowej prowincjonalnej, pięknej, najpiękniejszej Polsce. Czekoladki z Gołaczew. Do zobaczenia. Drodzy patroni, dziękujemy, że nas wspomagacie. Dobrodzieje, tak was wolę nazywać. W maju będziemy robić zjazd patronów to będzie przy okazji y, kermaszu książek, który przygotowujemy bardzo dużego, więc przygotujcie się na maj. Y, liczba patronów już osiągnęła bardzo y, zacną i okrągłą liczbę. Dzięki temu będziemy mogli przygotować nowy podcast, nad którym już się głowimy. A patroni już wiedzą, kto jest naszym nowym współpracownikiem, i opinie są bardzo zachęcające. Podoba się Wam nasz nowy współpracownik, bardzo się z tego cieszymy. Jest też mądry. Poznacie nagranie już z naszym nowym współpracownikiem dosłownie za jeden dzień, które będzie dla Was wcześniej wyświetlone. I przyjemnie też patroni Was poinformować o tym, że właśnie powstał nowy klub przyjaciół w Wielkiej Brytanii. To wszystko ważne. Ważne jest też to, żebyście przemyśleli jak możecie się włączyć w nasze działania społeczne. Jeżeli macie taki temperament i ochotę, to będziemy Was bardzo mile widzieć i honorować. Bardzo Wam dziękuję, że nas wspieracie, bo jak wiecie, nie bierzemy pieniędzy od nikogo. Nie bierzemy pieniędzy od, i nigdy nie braliśmy, z żadnych funduszy, z żadnych fundacji, z żadnych ministerstw, z żadnych podejrzanych miejsc. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych widzów, czytelników, wysłuchaczy. I, I to jest dla nas wielkie szlachetstwo i z tego się cieszymy. Cieszymy się, że właśnie z Wami budujemy taką wspólnotę, dzięki której możemy planować nasze następne działania. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, kłaniam się i proszę o życzliwą pamięć. Do zobaczenia.